Rok 1968 wstrząsnął całą Europą, Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. W Europie rewolty wybuchły i na komunistycznym wschodzie, i na wolnym zachodzie. Zaczęło się w Polsce w marcu. W maju zaczęły płonąć ulice Paryża. Również w maju wybuchły największe manifestacje w Niemczech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Na barykadach stanęła młodzież. Niektórzy twierdzą, że te wszystkie rewolty to jedna historia, tak jak ta, o której za chwilę wam opowiemy. Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się. Mój czyn spełnił swe zadanie, ale niech już nikt tego nie robi. Powtarzam, aby tego nie robili, tak będzie lepiej. Rzucili się na nas, najpierw rozerwali transparenty i bito praktycznie wszystkich. Sierpnia 1968 roku. Kolumny wojsk czterech państw socjalistycznych przekraczają granice i wchodzą na teren innego socjalistycznego państwa. Za godzinę, za dwie, wydarzenie to poruszy świat. Ci, którym się wydawało, że wyrwanie Czechosłowacji z Układu Warszawskiego to już tylko kwestia czasu, podniosą faryzeuszowski lament. 20 sierpnia była godzina G. Byliśmy wyznaczeni jako grupa, jako wysunięte stanowisko dowodzenia armii za 29 punktem czołgu. Szliśmy przez granicę w Lubawce, przekraczaliśmy granicę. Pułkownik Maksymilian Korzeniowski był szefem 1 Wydziału Operacyjnego Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego. Pierwszym zadaniem to było opanowanie punktów przejścia tych granicznych, tych czeskich, ale to już, jeśli się nie mylę, to komandosi byli. Pułkownik Zygmunt Czekański pracował w dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego. Granice Czechosłowacji przekroczyło w pierwszym rzucie 250 tysięcy żołnierzy bułgarskich, polskich, sowieckich i węgierskich. Wojska NRD w obawie przed wydźwiękiem propagandowym zatrzymały się na granicy w gotowości bojowej. Do Czechosłowacji wkroczyła specjalnie sformowana w tym celu druga armia Wojska Polskiego. Okazało się, że wszystko bardzo gładko, broń oddali. Tam tych parę Czechów tam było i wszystko w porządku i wojska ruszyły. Trzeba powiedzieć tu wyraźnie, że siły inwazyjne użyte 20 sierpnia, siły Układu Warszawskiego, są absolutnie porównywalne z alianckim lądowaniem w Normandii w czerwcu 1944 roku. To jest 4,5 tysiąca w pierwszym rzucie czołgów, a w sumie do Czechosłowacji wprowadzono 6,5 tysiąca czołgów, z czego 10% to były czołgi Ludowego Wojska Polskiego. Łącznie użyto blisko 25 tysięcy żołnierzy polskich, 647 czołgów i 566 transporterów opancerzonych. To była druga co do wielkości armia po Sowietach. Węgrzy i Bułgarzy wysłali symboliczną ilość wojska. Rosjanie też wkraczali i różnica między nami była bardzo wielka, bo Rosjanie szli i strzelali i na wiwat, i tam, gdzie tylko popadło. Ślad za czołgami do akcji wkraczają wopiści. Opanowują i rozbrajają 14 czeskich strażnic granicznych. Dowódca strażnicy w Mezimestii oświadcza Polakom, że postępują jak Niemcy w 1939, ale składa broń. Wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego, a w ich szeregach żołnierza Ludowego Wojska Polskiego do Czechosłowacji, zahamowało dywersyjną akcję.
Nie do polskich żołnierzy należała odpowiedź, dlaczego socjalistyczne siły Republiki przegrywały swą wielką bitwę klasową. Oni przybyli z pomocą. Byliśmy uczuleni, żeby do społeczeństwa czeskiego być bardzo dobrze nastawionym, dlatego że wykonujemy jako w ramach Układu Warszawskiego misję ratowania Czechosłowacji przed kontrrewolucją. Nie było kwiatów na powitanie. Eksploduje wrogość, pozornie spontaniczna, w rzeczywistości celowo rozbudzana od wielu miesięcy. Nawierzyli swoim oczom, że to jest możliwe. Ludzie nie mogli uwierzyć własnym oczom, że coś takiego jest w ogóle możliwe, aby tysiące żołnierzy i setki czołgów tak po prostu brutalnie zajęło państwo bez wyraźnego powodu. Jakiejkolwiek normalnie człowieka zrozumitelnej dowód. Armia czechosłowacka nie stawiała oporu. 20 minut po północy generał Dżur wydał rozkaz, aby nie otwierać w żadnym wypadku ognia przeciw najeżdżającym Czechosłowację wojskom. Wojsko przeszły bez strzału. Nikt się nie bronił, nikt nie tego, normalnie jechały. Nasze wojsko podeszły pod określone punkty, przeważnie były to koszary, które obstawili w koło, zablokowali i nikt nie wyszedł. Wszystko wskazuje na to, że gdyby doszło do przejawów oporu ze strony armii czechosłowackiej, mielibyśmy do czynienia z powtórzeniem tego, co miało miejsce w roku 1956 na Węgrzech, czyli do regularnej wojny. Zanim wkroczyła Armia Wojska Polskiego, po godzinie 22 na praskim lotnisku zaczęły lądować rejsowe samoloty Aeroflotu z ukrytymi sowieckimi komandosami. Ci szybko obezwładnili zaskoczoną obsługę lotniska, a potem zaczęli zajmować budynki rządowe. Funkcjonariusze bezpieki aresztują pierwszego sekretarza partii komunistycznej Aleksandra Dubczeka i pozostałych reformatorów. Jeden z nich oznajmia Dubczekowi mechanicznym głosem, że stanie przed Trybunałem Rewolucyjnym. Dubczek w kajdankach i z workiem na głowie zostaje wywieziony do Moskwy. O 5.40 odzywa się nieznana dotąd radiostacja Wełtawa i ogłasza komunikat TASS o zwróceniu się władz Czechosłowacji do 5 państw Układu Warszawskiego o udzielenie pomocy wojskowej. To operacja KGB. Rzekoma Wełtawa nadaje z terytorium NRD. Kolega szarpie nas, krzyczy, stawajcie, inwazja, krzyczy, ale to tak jak oszalały, myśleliśmy, że co on oszalał, czy co, o co mu chodzi. I otwiera okno i patrzymy przez okno, rzeczywiście samolot, te ogromne transportowe samoloty, które przewożą czołgi, tam żołnierze. Samolot za samolotem lądował. To nie to, że była jakaś przerwa. Jedne odlatywały z lotniska, a drugie zniżały lot na lotnisko. Rufin i Serafin to dwaj przypadkowo znalezieni przez nas bliźniacy, bitnicy. Okazało się, że 50 lat temu, w sierpniu 68 roku, imprezowali u przyjaciela w Pradze. Ja byłam w Pradze, wtedy mieszkaliśmy z mężem na przedmieściu Pragi w takim malutkim pokoiczku. Reżyserka filmowa Agnieszka Holland była wtedy młodą stypendystką praskiej szkoły filmowej. Przez ścianę mieszkała taka staruszka i ta staruszka gdzieś o 5 czy 6 rano nas obudziła waleniem w drzwi i krzyczała: wstawajcie, coś się dzieje. No więc się tak zwlekli z tego łóżka, co się dzieje, a ona mówi: no na jednych granicach stoją czołgi, na drugich granicach stoją czołgi, a nad nami latają samoloty. Mówi: chyba Niemcy napadły na Związek Radziecki. Taka była interpretacja tego. Postanowiliśmy w stronę centrum, tam gdzie jest to słynny plac Wacława, co po czesku Wacławskie na Mesti. I kiedy żeśmy w tamtą stronę już tak szli, usłyszeliśmy strzelanie. No, coś mówimy, że już tam jakieś starcie, jakieś coś. Nie, okazało się, że to nie było starcie z jakimś wojskiem czechosłowackim. Okazało się, że to było dosyć... No, jakby jakaś tragikomedia.
Rosjanie, kiedy wjechali z jednej i z drugiej strony, od końca tego placu Wacława i patrząc na ogromny gmach, na który jest na końcu placu Wacława, który jest muzeum, w nich zapanował triumf, że zdobyli to, co widocznie po co tu byli. No więc otworzyli ogień do tego gmachu, tak go posiekali, jak ser szwajcarski. Pruli, pruli bezczelnie z tych pistoletów maszynowych, że triumfalnie tak wtargnęli i zdobyli Pragę czeskiej, bo to tak jakby to był symbolem zdobycia tej Pragi czeskiej. Po chwili zabawa się kończy. Ginie 14-letni chłopiec. Wskakuje na jeden z sowieckich czołgów i gdy próbuje otworzyć właz, trafia go kula. W miejscu, gdzie zginął, Czesi będą teraz codziennie demonstrować swoją wściekłość i nienawiść do najeźdźców.